Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam was na moim i samca Alfa kanale. Wy szybkiej informacji, słuchajcie, puścili nam nową zapowiedź. Tak, najnowszych akcesoriów, dzięki którym mamy rozbudować swoją kuchnię, więc akcesoria nazywają się domowy kucharz i powiem wam, jaram się. Serio, jaram się, ponieważ akcesoria były i lepsze, były i gorsze. Tak, te końcowe okazywały się całkiem przyjemne, bo i powiem wam, zjawiska paranormalne oraz włóczkowe historie ja bardzo, bardzo tak dobrze wspominam, no i jak najbardziej wykorzystuję je w swoich rozgrywkach. Nie mówiąc również o praniu, chociaż tam mogli dać z dwa rodzaje, chociaż pralek i suszarek. No, ale w każdym razie, tak, dostaliśmy zapowiedź. No i co wychodzi z tej zapowiedzi? No wreszcie, będzie można robić pizzę, będzie można robić gofry, zostaną uwolnione babeczki, będzie też taki mikser i dla mnie to jest fantastyczne. Serio, no trochę mi brakuje tostera, ale tu już się czepią. Fajnie, że rozwijają, jeżeli chodzi o jedzenie, ponieważ jakby nie patrzeć, jest to dość ważny element i w naszym życiu, i życiu simowym. Jak wcześniej pizzę można było tylko zamawiać jako usługę i po prostu przychodził pan z pizzą i na tym koniec, tak teraz danie pieca do pizzy też fajnie. Szkoda troszkę, że nie zrobili tego jako opcja, cóż, w piekarniku, no ale też się już trochę czepiam. Ogólnie, jeżeli chodzi o mebelki, są ładne, są proste, są całkiem nowoczesne, bardzo ładne kafelki, bardzo mi się te kafelki podobają i powiem wam, chyba będę troszeczkę ich nadużywała, przynajmniej w przypadku prywatnych rozgrywek. Dla mnie, co ważne, będzie można zarabiać. Tak, nowy sposób zarabiania właśnie na gotowaniu, sprzedawanie własnego jedzonka. I słuchajcie, to otwiera taką nadzieję, że może w restauracjach coś się zmieni i nasz sim będzie mógł gotować. To też by było fajne, nie powiem, że nie. Będą też oczywiście, cóż, nowe ciuszki, nowe fryzury. To też jest super. Dużo pierdółeczek łapiących kurze i tak dalej. No, ale dla mnie to jednak ten sposób dodatkowy zarabiania, no i to, że babeczki wreszcie odeszły od robienia w tym wielkim, niedorzecznym urządzeniu i wróciły tam, gdzie powinny, czyli do piekarnika, dla mnie bomba. Autentycznie bomba. Podoba mi się też, jeżeli chodzi o ubrania, że będą takie elementy związane z gotowaniem, bo jakby nie patrzeć, ten taki motyw trzepaczki, czy bodajże tam dobrze widziałam, chyba pizzę, chyba tak, na kolczykach czy na szyjnikach jest spoko. Sama bym może tego nie założyła, ale to są Simsy. Bardzo mi się podoba kombinezon, który jest pokazany, taki bardzo pastelowy, bardzo kolorowy, pastelowy, może nie pasujący się teraz do mojej generacji w Simsach, bo mam taką mroczną Simkę, ale słuchajcie, premiera ma być za 2 tygodnie, 28, więc może do tego czasu moja Simka się, no cóż, rozmnoży i będzie ktoś bardziej pastelowy i kolorowy. A jak nie, no to pewnie będą też słocze czarne. Matko słoczy, jakie to śliczne słowo i tak niepasujące i w ogóle aho. Ja jestem obecnie pozytywnie nastawiona, jak tak naprawdę to wyjdzie w praniu, to się wszystko dowiemy dopiero w, no cóż, 28, podczas premiery. Zobaczymy, jak dużo to nam błędów oczywiście przyniesie, ale póki co jestem na tak. Jestem na tak, po prostu. No kafelki rządzą, stojak na noże też się by oczywiście jak najbardziej nowy przyda, a ciuszków nigdy nie za dużo. Dajcie w komentarzu znać oczywiście, czy będziecie kupować te akcesoria, czy raczej nie i obejdziecie się smakiem. Taki dowcipasek. A teraz zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by być na bieżąco z tym, co wstawiamy na kanał. Ja mówię wam buziaki, papa, a tymczasem miłego oglądania trailera już bez mojej plątaniny i gadania. No, trzymajcie się. Buziaki, papa. Subao! Haberi! Shirksa! Lady Chu? Don't you know when she can dance on her own? Club's closed, but she ain't. Cause I've seen her before. Smell the perfume as you walk through the door. I wanna know where the hell.
No you can't tell.